Na przykład wiem, że osoby, które pracują w biznesie, chciałyby mieć więcej klientów. Więc opowiem o tym, że dzięki pracy ze mną i temu, że na przykład ktoś przedstawi się lepiej, nawiąże relacje biznesowe albo będzie miał więcej klientów. Zostanę zapamiętana. To z jednej strony wyróżni się, a z drugiej strony też co ja podpowiadam osobom, które występują lub w ogóle robią jakieś kwestie biznesowe, maksymalnie ułatw drugiej stronie zrobienie czegoś albo podjęcie decyzji. Niektóre osoby uważają, że przedstawienie się za każdym razem powinno być takie same, a to co ja podpowiadam, to przedstawienie się powinno być dostosowane do grupy, która będzie Cię słuchała i do kontekstu wydarzenia, w którym jesteś. Mówię o tym, co ja robię, zajmuję się wystąpieniami publicznymi, ale przez pryzmat tego, jaką korzyść będzie miał klient dla siebie. A nie, że mam już 20-70 tysięcy klientów na koncie, tyle projektów oddanych, występowali tam siami jeszcze 10 moi ludzie, klienci, z którymi współpracowałam, no a w ogóle to zdobyłam nagrodę złotego mówcy na konkursie gdzieś. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Rozmowa przez telefon z klientem daje ogromną przewagę, a rozmowa na wideo to już w ogóle. Mimo to wielu copywriterów tego nie robi. Boją się, wstydzą, unikają, a jak robią, to robią to źle. Dzisiaj porozmawiam ze specjalistką o tym, jak to robić dobrze. Z nami jubilerka wystąpień publicznych Marzena Sierociuk-Perzyna. Siema, Marzena. Dzień dobry, cześć i czołem. Marzeno, co ostatnio napisałaś za kasę? No, w moim przypadku to raczej powiedziałam za kasę i to są moje konsultacje, które prowadzę z klientami. Ostatnie miałam w ten weekend z moim najmłodszym klientem, który jest 15-latkiem, jak również z parą biznesową, którą przygotowuję do wystąpienia na konferencji. To są najświeższe moje konsultacje, czyli 2 dni temu. Osoba zajmująca się komunikacją chce spytać o Twoją komunikację, bo komunikujesz się jako jubilerka wystąpień publicznych. Dlaczego jubilerka, dlaczego wystąpień publicznych i czemu w takim pakiecie? Cieszę się, że ten temat wybrzmiał, bo lubię o nim mówić. I z jednej strony rozszerzam to, mówiąc, że bo szlifuję i dodaję blasku słowom i mówiącym je osobom. Ta metafora, ta przenośnia jest ze mną bardzo spójna, a przyszła do mnie w momencie, gdy zajmowałam się swoim hobby. Moim hobby jest tworzenie biżuterii z żywicy UV i żywicy epoksydowej, gdzie podczas procesu mam fizycznie w rękach pilnik, którym szlifuję te materiały, które obrabiam. Dodaję im blasku różnego rodzaju nabłyszczaczami czy właśnie poprzez polerowanie. I w momencie, gdy to słowo szlifuje, ktoś użył, ja użyłam w kontekście tego, że szlifujemy nasze prezentacje, to od razu mi się odpalił w głowie obraz też tych moich klejnotów, bo tak to nazwę, czy tych fragmentów biżuterii, nad którymi robię to samo i stwierdziłam, że no tak, faktycznie, ja podczas mojej pracy z różnego rodzaju osobami szlifuję razem z nimi to, co przygotowali, niejednokrotnie również w jakiś sposób ich podejście, ich przekonania, ich perspektywy, dodaje im blasku po to, żeby to, co gdzieś w nich siedzi, czy w ich słowach, czy w ich wnętrzu, żeby mogło przyciągnąć uwagę, zainteresować odbiorców, nacieszyć ich oczy, więc ta metafora jest ze mną bardzo spójna, lubię się nim posługiwać. No a skoro jesteśmy w towarzystwie osób, które piszą, czyli tak też to powiem, dla których kwestia słów, komunikacji ma znaczenie, no to tutaj jeszcze dodatkowy aspekt. W jakiś sposób jest to pewien chwyt marketingowy, bo część osób jest zaintrygowana, dlaczego jubiler, wystąpień, skąd to się wzięło, więc to już jest powód, żeby ze mną porozmawiać, mnie zaczepić. Z drugiej strony jest to też coś, co wpada w pamięć, zapada w pamięć, co mnie wyróżnia na tle innych trenerów wystąpień publicznych, więc spełni to kilka funkcji, a jednocześnie cieszę się, że jest ze mną tak spójne i z tym podejściem, które stoi za tym sformułowaniem. Jasne. Dość często, wiele razy padło słowo spójne ze mną. Czy niedawno była u mnie Sylwia Bujak i też mówiła o tym, że wartości, że archetyp marki, że to powinno wychodzić z człowieka, że nie do końca można sobie coś przyjąć jako swoje, tylko raczej, żeby to było w tobie i żeby to uzewnętrznić. I
Jak myślisz, jak bardzo istotne to jest w kontekście komunikowania swojej marki, swoich usług? Myślę, że jest bardzo istotne na tej zasadzie, że dodaje nam z jednej strony pewności siebie. Jeśli my mówimy o czymś, co faktycznie, w co wierzymy, w co w nas jest, to nawet nie musimy stosować jakichś specjalnych technik, żeby to brzmiało autentycznie, bo po prostu jest nasze. W związku z tym jest dodatkowa korzyść. Nie to, że mówimy to, co czujemy i co myślimy, ale jeszcze mówimy w przekonywujący sposób, bo tak mówimy, bo tak myślimy. Natomiast też jest taka przestrzeń w nas, o której potrafimy, z której nie potrafimy nie zdawać sobie sprawy. I wtedy chcielibyśmy być autentyczni, chcielibyśmy dotrzeć do kogoś z jakimś przekazem, a na przykład nie mamy jakiegoś aspektu przemyślanego, nie zwróciliśmy na to uwagę, więc uważam, że jest też spora przestrzeń w nas do odkrywania, do sprawdzania tego, co jest zgodne ze mną. Jeśli ja nigdy nie robiłam czegoś, to skąd mogę wiedzieć, jaka będę autentyczna, gdy będę to robiła? Czy ja będę wolała bardziej robić to, czy bardziej robić tamto, dopóki czegoś nie spróbuję? I ten pierwszy raz nie będzie autentyczny, pierwszy albo ileś kolejnych, bo ja jeszcze nie wiem, co mnie tam czeka, co, jak ja się osadzę w tym wszystkim. Więc z jednej strony, jeśli mam świadomość siebie, tego, co lubię, czego nie lubię, z czym się dobrze czuję, to mogę być spójna w tym w przekazie. Jeśli tej świadomości nie mam, no to trudno o spójność, potrzebuję to sprawdzić, doświadczyć, dowiedzieć się o sobie, żeby móc wybrać tą drogę, która będzie tożsama ze mną, albo inną, albo zrezygnować. Rozumiem. Mam takie wrażenie, że po drugiej stronie tej spójności jest pozerstwo. I kiedyś słuchałem Pawła Pawlaka, on powiedział, że coś takiego, że jeżeli mówisz coś, w co nie wierzysz, to widać. To widać jak cholera, to nawet widać jak piszesz maila. Że szczególnie w naszym przypadku copywriterów, jeżeli piszemy stawkę, co do której nie wierzymy, że jesteśmy tyle warci, choćbyśmy byli nawet, nie? Jeżeli wiem, że mam wziąć za tekst, na przykład powinienem wziąć 1500, a czuję, że kurde, to jest dla mnie za dużo, to nie powiem 1,5. Jak powiem 1500, klient tego nie kupi, bo on wie, że ja czuję, że nie jestem tego wart. Zgadzam się i nie zgadzam z tym, co powiedziałeś. Siema, nadal oglądasz ten odcinek, więc zakładam, że Ci się podoba, że coś Cię wciągnęło, coś zainteresowało. Jeśli tak jest, jeśli mam rację, jeśli zgadłem, kliknij tego lajka dla Spotify'ka, zostaw suba dla YouTube'a, pokaż tym algorytmom, że tu jest fajnie. To pomoże mi zapraszać gości, którzy patrzą na suby i na lajki. To pomoże też temu kanałowi rosnąć i w dalszej perspektywie umożliwi mi tworzenie większej liczby takich treści. Nie zapomnij sprawdzić dodatkowych materiałów w komentarzu, m.in. kursu o tym, jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu. Link jest w opisie. A teraz oglądaj dalej. Siema. Zgadzam się w tym kontekście, że jeśli czegoś nie czujemy, to ta autentyczność nasza siada. Nie zgadzam się z tym, że to jest często pozerstwo. Bo na przykład w tym przypadku, który podałeś, to nie wynika z Twojej pozy, tylko wynika z Twoich obaw albo przekonań. I teraz też kwestia tego, co mówiłam chwilę wcześniej. Jeśli ja czegoś nie wiem, nie próbowałam, pierwszy raz chciałabym klientowi powiedzieć o tym, że mój tekst kosztuje 1500 zł, ale cykam się, no normalnie boję się trochę, bo się zastanawiam, czy na pewno klient to kupi, czy nie, czy to na pewno jest tyle warte, profesjonalizm się odpala, inne takie rzeczy, no to ciężko mi pierwszy raz będzie to powiedzieć, ale czy to znaczy, że będę pozerką? No nie, według mnie przynajmniej. To znaczy, że po prostu się obawiam, może nie mam tyle wiary w siebie, ile chciałabym albo powinnam mieć. W związku z tym ja mam tutaj dużą taką wyrozumiałość też do osób, które na przykład występują publicznie, robią w ogóle coś rzadko, po raz pierwszy, dopiero próbują i nie uważam, że te wszystkie osoby są pozerami właśnie przez ten fakt. Natomiast oczywiście zdarzają się osoby, które są pozerami i zdarzają się osoby, które uważają, że nabycie pewnych technik sprawi, że będą wiarygodni, nawet na przykład jeśli oni czegoś nie czują, czegoś nie wiedzą. Jeśli to jest bardzo słynne w kontekście wystąpień publicznych, pokażę ten gest z politykami związany najczęściej. Jeśli ja będę tak rozmawiała z tobą, nie? I tam trafiam tymi palcami, jeden, drugi, i tak tutaj pokazuję, jaka jestem ekspercka. No, to jest pewna technika, która kiedyś może działała, może nie działała, a która teraz ludzi wkurza, którzy wiedzą, że to jest pewien sposób dotarcia i manipulacja, więc teraz byłam trochę pozerska, albo byłam też trochę na tej zasadzie niespójna ze mną, ale myślę, że zadziała, to użyję. I niektórzy tak podchodzą też do wystąpień,
boją, na przykład obawiają się tego, jacy są, albo tego, że czegoś nie potrafią, czy czegoś nie doświadczyli. W związku z tym chcą się trochę zasłonić, taką zasłonę dymną robić z pewnych technik, które uważają, że działają, ale czasami to wychodzi gdzieś, że to nie jest naturalne dla nich, że to jest właśnie tutaj ta poza, nie pozerstwo, ale poza. Dlatego i zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale potrzebowałam dodać ten dość przydługi, ale komentarz. Jasne, też miałem zamiar doprecyzować, że pozerstwo jawi mi się jako przeciwległy biegun do autentyczności, nie? Że ktoś właśnie wchodzi do online'ów i chce grać takiego, zwłaszcza jest to popularne wśród twórców kursów i twórców produktów cyfrowych różnego rodzaju, którzy udają, że... Tylko piękna wersja siebie. Tak, dokładnie. Mercedes wypożyczony na 3 dni zdjęciowe i udajesz, że to jest twój. Nie? Ja to już muszę, wiesz, tam kręcisz sobie storiska i opowiadasz, że już musisz iść na spotkanie biznesowe i wsiadasz do tego wypożyczonego Mercedesa, nie? A później to montujesz. To właśnie to pozerstwo mam na myśli. No, przepraszam, że ci przerwę, ale w tym momencie mi często się kojarzy piosenka Kenkel. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Gdzie właśnie jest ten moment, w którym on pokazuje siebie jako osobę śpiewającą, która jeździ takim sobie samochodem średnim, a jest inna osoba w teledysku, która ma wypasiony wóz, no ale później widzimy, że on w swoim samochodzie ma sporo gotówki w bagażniku, a ta osoba wypasiona żałuje 10 zł dla jakiegoś tam chyba pracownika stacji benzynowej i jeszcze tak widzimy, że w samochodzie ma jakieś dokumenty informujące o tym, że jest dłużnikiem, nie ma pieniędzy czy coś takiego, więc tutaj to pozerstwo w social mediach, czy to takie pokazywanie nie tej strony siebie po to, żeby zdobyć popularność, żeby ludzie chcieli nas oglądać albo widzieli w nas wersję lepszą niż jesteśmy, no to tak, to jest nagminne. Tak, był taki odcinek, Paweł Wróblewski, specjalista od SEO, e-commerce i adsów, nagrywał coś takiego, że no w sumie tutaj nie będę, chociaż nie, no powiem ci, bo nie lubisz, żeby cię zawieszać, jako że zajawiam temat i później urywam. On coś nagrał takiego na temat jednego ze specjalistów dropshippingu, nie? Właśnie chłopak bardzo młody na Mercedes i musi być, wiesz, zbliżenie na zegarek i tak dalej. Kupuj kurs na temat dropshippingu za 1500 zł i tam, wiesz, w komentarzach 14-15-latkowie, że super wiedza, super kurs i w ogóle. No i Paweł właśnie nagrał coś takiego, że case study z nowego sklepu dropshippingowego, bo pojechał sobie do Tajlandii i pomyślał, że przez ten tydzień jeszcze tam coś ubije, jakiegoś deala, założył sklep, coś tam, a później się okazało, że to wszystko jest ściema. I mówi tak, widzicie, jak łatwo jest kogoś zmanipulować dzisiaj w internecie. Wystarczy wypożyczyć samochód, pokazać parę screenshotów, które w sumie nie wiadomo, czy są twoje, czy nie są twoje, pokazać zegarek, pokazać trochę siana i masz, i gotowe. I sprzedałeś kursy po 1,5 patyka, a czy to jest warte, czy nie jest warte? Mało ważne. Smutne. Tak. Smutne, chociaż tutaj jeszcze dodałabym jedną rzecz taką socjologiczną, że my dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że my potrzebujemy w dużej mierze, albo duża część z nas potrzebuje czuć, że jest częścią społeczeństwa, jakiejś grupy społecznej i tej akceptacji szukamy. Mamy pewne trendy na przykład pokazywania się, widzimy te trendy, więc chcemy razem wziąć udział w pokazywaniu się właśnie w ten sposób, żeby poczuć się częścią stada. Po prostu. Z drugiej strony pokazywanie siebie takim, jakim się jest, autentycznym, to też wymaga pewnej odwagi. Na różnym etapie naszego życia nie zawsze wiemy, jacy jesteśmy, na przykład nastolatkowie, oni się dopiero kształtują. Później czasami wstydzimy się tego, jacy jesteśmy, nie akceptujemy tego, jacy jesteśmy i fakt, możliwość, okazja do stworzenia swojej wizji siebie lepszej, albo siebie lepszego, albo właśnie takiego, jakim chcielibyśmy być, też jest kusząca. Fakt, że nie chcemy mówić o pewnych swoich słabościach, trudno nam się do czegoś przyznać, coś ukrywamy, bo boimy się, jak na to zareagują ludzi, wydaje mi się też naturalne, więc to, co już gdzieś wybrzmiało, w moim podejściu jest sporo wyrozumiałości, a jednocześnie też jest ten... Taka czerwona flaga, o której ty też, znaczy czerwona flaga w kontekście tego przykładu, o którym przed chwilą mówiłeś, że to jest też moment, w którym, czy social media to jest przestrzeń, w którym można bardzo łatwo zmanipulować, właśnie pokazując, montując, miksując odpowiednie rzeczy ze sobą, żeby na przykład na tym zarobić. Także też się z tym zgadzam. Jasne.
Ale mimo to, czy w Twojej opinii spotkanie się na przykład z klientem na wideo będzie budowało autentyczność, będziemy mogli pokazać tę autentyczność, czy raczej będzie służyło temu, żeby klienta na przykład omamić? No, zastosuję te techniki, siądę naprzeciwko klienta, zrobię tak i powiem, no to tak, teraz drogi kliencie, ja tutaj trafiam palcami, to ty teraz wiesz, ja tu jestem ekspertem, 20 koła na stół i jedziemy z tym kontentem, nie? Tutaj z jednej strony dużo zależy od tego, jakim jesteś człowiekiem po prostu i czy będziesz chciał wejść w jakąś rolę w momencie rozmawiania z klientami i po co będziesz chciał nią wejść. Bo w moim rozumieniu spotykam się z klientem po to, żeby się o nim dowiedzieć, żeby móc usługę, którą chcę dla niego zaproponować, zrobić jak najlepiej. I dlatego jestem ciekawa tego klienta. Wtedy... Owszem, jakoś buduję swój wizerunek, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, to chcę go usłyszeć, chcę go zrozumieć, chcę do niego dotrzeć, żeby później móc mu podpowiedzieć, co na przykład, jak ma zrobić. I w tym momencie chciałabym na pewno wyglądać na osobę profesjonalną, chciałabym być osobą, która jest wiarygodna, pewna siebie, natomiast nie to będzie dla mnie najważniejszą rzeczą czy powodem tej rozmowy. Będę skupiała się na kliencie i nie będę myślała o robieniu piramidki, nie piramidki, tylko żeby słuchać i żeby zrozumieć. Natomiast dla kogoś ważniejsze może być pokazanie siebie, żeby właśnie spróbować zmanipulować, wywrzeć presję albo wywrzeć jakieś wrażenie na tym kliencie i pod tym kątem będzie świadomie bardziej lub mniej zachowywał się podczas tego spotkania. Jeśli ktoś będzie się z tym jednocześnie dobrze czuł, będzie dzięki temu miał tych klientów i zarabiał, no to mówienie mu nie rób tak nie odniesie żadnego skutku. Natomiast jeśli ktoś nie czuje się z tym wygodnie i może ma klientów, może nie ma, ale no, przeszkadza mu czy jej to trochę, no to mam nadzieję, że będzie chciał w którymś momencie to zmienić i będzie starał się być bardziej sobą i bardziej skupiony na tej drugiej stronie niż na tym, jak się prezentuje i jak jest odbierany. Czyli Twoim zdaniem warto się z tym klientem spotkać na przykład w kontekście zbadania tego, czy jest chemia, czy jest flow, czy jest vibe, czy może tak patrzysz na gościa i myślisz, to nie będzie dobry klient. Zdecydowanie z mojej perspektywy rozmowa, czy to przez telefon, czy przez wideo, jest bogatsza o dodatkowy materiał, bo słowa pisane w mailu na komunikatorze często są pewnym skrótem myślowym, nie odzwierciedlają wszystkich emocji, które za tym stoją, albo po prostu możemy się źle zrozumieć. Jeśli ja słyszę na przykład w rozmowie telefonicznej głos klienta, jego wahanie, to czy on na przykład jakieś frazy wymawia z większym naciskiem, słyszę też jego emocje, to mam dodatkowy materiał, który mogę wykorzystać, ale nie przeciwko temu klientowi, tylko dla niego, dla pracy z nim, dlatego żeby dlatego żeby moja usługa czy mój produkt bardziej trafiał do tego, co klient potrzebuje. I taka rozmowa na pewno da mi więcej niż tylko pisanie z tym klientem. Jednocześnie kwestia tego, że oprócz tego, że te emocje, że więcej mam materiału, to też to, co powiedziałeś, mogę bardziej wyczuć, czy ja z tym klientem będę miała vibe, chemię. No bo pewnie, jeśli dojdzie do tak zwanego dealu, no to będziemy współpracować dalej. I teraz, jeśli ja w tym momencie już, podczas takiej rozmowy, coś czuję, że tu nie gra do końca, że klient ma jednak inną perspektywę, może ma inne wartości, inną etykę, zachęca mnie do takich działań, które nie są, znowu użyję słowa, spójne ze mną, no to jest dla mnie też dodatkowy sygnał do zastanowienia się, czy ja chcę iść w tą współpracę. Bo jeśli w tym momencie moim motorem napędowym są pieniądze, bo potrzebuję zapłacić rachunki, opłacić cokolwiek i mieć na życie, no to pomimo tej czerwonej flagi, która mi się świeci, spróbuję wejść w tą współpracę. Jeśli natomiast no mam komfort, że jeśli z tym klientem nie nawiążę współpracy, to i tak będę miała te swoje podstawowe potrzeby albo czasami nawet więcej zapewnione i czuję, że ten vibe właśnie nie bardzo, tej chemii nie ma, no to na pewno szybciej to wyczuję podczas rozmowy niż poprzez
pisanie. Z mojej perspektywy, ale pewnie nie jestem tu obiektywna, skoro mówienie jest głównym obszarem mojego działania, a nie pisanie, więc ciekawa jestem, jak z twojej strony? Czy ty rozmawiasz z potencjalnymi klientami wcześniej? Staram się. Nie każdy klient chce, co ciekawe, nie każdy klient być może ma techniczne możliwości, a być może ma ochotę, ale w większości przypadków klient chce rozmawiać. Klient chce rozmawiać między innymi dlatego, że chociażby, że wypowiadamy średnio 120 słów na minutę, a piszemy 40. Wielu klientów nie lubi pisać maili, nie lubi pisać na komunikatorze. Mnie to na przykład bawi, jak wielu copywriterów zgłasza się na komunikatorze, dogrywa deale na komunikatorze. Nawet nie spytają, czy klientowi to odpowiada, bo może ktoś nie chce pisać na Messengerze. I ja lubię się spotykać, nie lubiłem się spotykać, ale tak kiedyś pomyślałem, że to może być szansa, żeby się trochę wyróżnić też i poznać tego klienta. No to, co powiedziałaś, że można dopytać, można pogłębić pytanie. Bo jak piszesz pytanie w mailu, to klient ci na to pytanie odpowie. Ale żeby dopytać, musisz wysłać kolejnego maila. A w naszej rozmowie to wychodzi dużo, dużo płynniej. I też widzę chemię. Nauczyłem się. Chciałbym myśleć, że się nauczyłem. Uczę się słuchać intuicji. Intuicji, którą Daniel Kahneman określał jako naszą wiedzę, tylko działającą tak szybko, że nam się to wydaje, że to jest gdzieś tam z tyłu głowy na końcu języka, że mówi: ej, uciekaj od tego gościa, to nie będzie dobra współpraca. Jest coś takiego, tego się nauczyłem. Dodatkowo nagrywanie takich spotkań, jeżeli klient się zgadza, to też jest złoto, bo mogę sobie zrobić transkrypcję i mam z tego gotowe materiały. Nagranie służy jako dowód tego, na co się zgodziliśmy. Bo nie wiem, czy ludzie wiedzą, często ludzie nie wiedzą, wchodzą na Facebooka i się skarżą, że klient nie zapłacił czy coś, albo klient wymaga więcej niż opłacił, a na wideo wszystko jest, jeżeli jest nagranie. Wiadomo, że klient też może się trochę krygować na wideo, może nie chcieć nagrywać, ale jeśli taka możliwość istnieje, to spoko. Mam parę spotkań ponagrywanych, później można sobie do takiego spotkania wrócić, takie dwugodzinne spotkanie z klientem, kiedy rozmawiasz o jego biznesie, on opowiada ci o klientach. No kurde, ja, żebym poznać potrzeby mojego klienta i klientów jego klienta, to bym musiał przeszperać pół internetu. A on mi to powie, dużo z tego mi powie w trakcie jednej rozmowy. Ja mam to zapisane, mogę sobie wrócić, mogę sobie zrobić transkrypcję, mogę z tego zrobić posty na LinkedIna, scenariusz do rolek, scenariusz do filmu na YouTubie. Więc osobiście lubię i zachęcam, bo mało osób to robi. Jak rozmawiałem z Olą Wielec, ona się zajmuje marketingiem dla firm B2B. Jak szukała wykonawcy do treści na ich stronę, na stronę ich firmy, nikt, ani jedna osoba nie zaproponowała spotkania. Ani jedna. Czy to freelancer, czy agencja. Nikt nie zaproponował spotkania. Nikt. Więc myślę, że to jest duża szansa. Myślę, że sporo klientów chciałoby na przykład spotkać się i porozmawiać, a nie tylko nawet dostają brief do wypełnienia, 150 pytań, wypełni i może dostąpisz zaszczytu tego, że stworzę dla ciebie kopii, a może nie wiem, zależy, czy zapłacisz fakturę, czy nie, na tej zasadzie, więc ja lubię. Do tego, co powiedziałaś, do tego, co ja powiedziałam wcześniej, dodam jeszcze kwestię nawiązywania relacji. Teraz coraz częściej się mówi, że biznes zaczyna, zmienia się pod kątem właśnie tego, że relacje są jego nośnikiem. No i teraz o wiele łatwiej takie relacje nawiązać podczas rozmowy niż poprzez tekst, z mojej perspektywy. I teraz jestem przykładem tej drugiej strony, czyli jestem zleceniodawcą dla między innymi copywriterki, która zajmuje się tworzeniem mojej strony. I dostałam brief. I tak myślę sobie, kurczę, 16 otwartych pytań, na które ja naprawdę, mówiąc dużo, nagadam się super i teraz ja to muszę napisać. I jeszcze chciałabym to tak napisać, żeby ona zrozumiała, co dla mnie jest ważne, gdzie postawić języczek uwagi, żeby ona odczuła też te moje emocje, żeby dzięki temu mogła na stronie, którą dla mnie tworzy, przekazać te emocje osobom, które na nią wejdą. I z mojej perspektywy możliwość spotkania się z nią i przegadania, pomimo tego, że ja część briefu wypełniłam pisemnie, to możliwość też przegadania części pytań, na które po prostu chciałam jej opowiedzieć. Chciałam jej właśnie pokazać, zwrócić na coś uwagę. Chciałam, żeby ona mnie usłyszała.
tu był jakiś może też taki element tego, że jestem dla niej ważna jako klient, że ona się faktycznie interesuje tym, co ja robię, żeby móc później trafić lepiej do klientów, to było dla mnie bardzo ważne i bardzo komfortowe, że mogłam. I my spędziłyśmy 2-3 godziny na rozmowie, w momencie, gdy większość pytań właśnie w jakiś sposób na większość pytań odpowiedziałam, ona mi powiedziała, że napisała jeszcze wtedy, że ja mogę na te pytania odpowiedzieć tak ogólnie, żeby ona mogła później z tego skorzystać, natomiast na rozmowie porozmawiamy sobie w szczegółach. I my 2-3 godziny przerozmawiałyśmy, bo nawet nie powiedziałam, przegadałyśmy, tylko przerozmawiałyśmy w kontekście właśnie i tych pytań, i tych moich odpowiedzi, i to było dla mnie, jako dla klienta, mega ulga. Ja miałam świadomość, że dzięki temu ona lepiej rozumie mnie, rozumie to, czego ja bym chciała od tej strony, rozumie, z kim ja pracuję, jakie te osoby mają problemy, przynajmniej jak ja to widzę. Więc z perspektywy klienta, możliwość pogadania to dla mnie było coś, co na całą współpracę zaważy. I ja widziałam jej zachowania, ona widziała moje zachowania, czyli też ta kwestia autentyczności, wiarygodności, spójności. No, to wszystko się ze sobą połączyło na tym spotkaniu, a ponieważ występuję publicznie i innych do tego przygotowuję, to miałam też dodatkowo satysfakcję, może tak to nazwę, z tego, że zobaczyła mnie w akcji. I że może dzięki temu strona, którą dla mnie robi razem ze swoim wspólnikiem biznesowym, będzie jeszcze bardziej odzwierciedlała mnie, bo poznała mnie na żywo. Więc sam fakt zapytania klienta, czy on chce się zobaczyć, czy chce porozmawiać przez telefon, to już jest duży plus. Jednocześnie świadomość tego, że niektórzy klienci nie będą chcieli, ok, mają takie prawo i wtedy przechodzimy po prostu na komunikację pisaną. A jeśli klient wyrazi chęć, no to wykorzystajmy maksymalnie tą opcję, żeby właśnie zdobyć jak najwięcej tego materiału, poznać tego klienta, jego potrzeby, rezultaty, które on chce, żeby nasz tekst później, w przypadku copywritera, był jak najbardziej odzwierciedlający tego, co klient oczekuje. W związku z tym on będzie bardziej zadowolony, ma z tobą nawiązane relacje, więc jest duża szansa, że jeśli będzie miał potrzebę kolejny raz coś copywritersko, no to, że wróci właśnie do ciebie. Dokładnie, dokładnie. I ten wyróżnik taki, bo ostatnio ktoś pisał właśnie, że copywriterzy, jak się zgłaszają na zlecenie, to potrafią wysłać tylko stawkę i w geście łaskawości link do portfolio. Nie? To jest wszystko. I klient dostaje taką informację, wiesz, jednym zdaniem typu autentycznie dostałem taką wiadomość, chętnie podejmę się tego zlecenia. I to jest tyle. To jest tyle, to jest koniec. Ja tak myślę, no ale dlaczego? I wiesz, po drugiej stronie masz kogoś, kto wysłał ci brief, wysłał ci coś jak list motywacyjny, wysłał ci link do portfolio, wysłał stawkę, chociaż stawkę, wiesz, widełki, nie konkretnie, bo nie wiesz, ile to będzie kosztowało zawczasu. Chce się spotkać na wideo i tak dalej, i tak dalej. I teraz zestaw sobie kogoś takiego z kimś, kto zgłasza się jednym zdaniem, a później ten sam copywriter potrafi się zapytać, że no bo ja tyle wysyłam zgłoszeń i to nie wpada, to nie wchodzi. Uh-huh. To dlaczego? No jak dlaczego? Uh-huh. Wyróżnij się. To z jednej strony wyróżni się, a z drugiej strony też co ja podpowiadam osobom, które występują lub w ogóle robią jakieś kwestie biznesowe, maksymalnie ułatw drugiej stronie zrobienie czegoś albo podjęcie decyzji. Jeśli ja mam tylko zdanie, że chętnie podejmę się tego zlecenia i nic więcej, to no, oprócz chęci tej osoby i to w dodatku może chęci nawet niespowodowanej zrobieniem czegoś dla mnie, tylko zrobieniem hajsu, jak w twoim kursie, w sensie słowo hajs, jak w twoim kursie, to ja jako klient no nie będę zainteresowana tym, i będzie mi trudniej, bo aha, to jeszcze muszę się dopytać, to jeszcze, o co on ode mnie chce, a co ja mu wysłać, włącza mi się myślenie, działanie, na które nie mam czasu albo ochoty. A jeśli ktoś mi da na tacy to, kim jest, to, co robił, widełki, dopyta się, to jest jeszcze druga ważna rzecz. Nie tylko mi pokaże siebie bardziej i pokaże, jak będzie na przykład wyglądał proces współpracy, bo to jest dla mnie istotne, ale jeszcze dopyta się, drogi kliencie, teraz tak parafrazując, drogi kliencie, ale co jest dla ciebie ważne, co ty chcesz uzyskać, do czego razem mamy dążyć, no to ja wtedy się czuję klientem zaopiekowanym i poprowadzonym, no bo ja po to wynajmuję kogoś albo zlecam komuś usługę, żeby sobie odjąć jakiegoś działania, zaoszczędzić czas albo dać to komuś, kto zrobi to lepiej niż ja.
No i chcę to poczucie mieć również podczas procesu dogadywania się z taką osobą, a nie tylko na finalnej wersji, bo ona nie jest zagwarantowana w momencie, gdy dopiero zaczynamy. Więc jeśli ktoś mi pokaże, że chce mnie poznać, żeby coś dla mnie zrobić lepiej, pokaże mi, jak wygląda proces współpracy, ja się nie muszę zastanawiać, domyślać, jakie kroki nas czekają, jak my będziemy się z sobą kontaktowali, jakie terminy i inne takie rzeczy, no to to jest dla mnie bardzo duże ułatwienie i to, czego ja oczekuję. Fajny taki krótki instruktaż tego, jak się zgłaszać, to myślę, że się wielu osobom przyda. A ja mam kolejne pytanie, jak się do takiej rozmowy przygotować? Przykładowo dajesz zlecenie i ja się chcę z tobą umówić na wideo. Co powinienem przed taką rozmową zrobić, żeby dobrze wypaść? Mhm. Cały czas perspektywa nakierowania na klienta. I po pierwsze przygotować się do tej rozmowy i jeśli już coś wiesz na temat tego klienta, jakiej, nie wiem, branży pracuje, czego oczekuje, jeśli masz cokolwiek, to pogłębić trochę tą informację. Przygotować sobie, przynajmniej w moim podejściu, ja bym sobie przygotowała pytania, które chcę zadać po to, żeby jak najlepiej zrealizować tą usługę. Czyli właśnie dopytałabym, dlaczego klient czegoś potrzebuje, czy ma z czymś problem i teraz chce ten problem rozwiązać, czy bardziej chce coś ulepszyć, bo ma i funkcjonuje śmiga, ale chciałby to zrobić lepiej, czy nie ma czegoś i widzi w tym okazję i teraz moja usługa może tą okazję spełnić. Więc chciałabym poznać motywację klienta, jego potrzeby, to z czego on oczekuje jako rezultatów i to wszystko, o to wszystko bym pytała tego klienta. Chciałabym też poznać, na przykład jeśli to jest ktoś, kto ma jakieś swoje produkty albo usługi, to chciałabym poznać, komu on sprzedaje, z czym te osoby mogą mieć właśnie problemy, dlaczego kupują ten produkt albo usługę. Czyli im więcej zbiorę materiału i bardziej poznam klienta, jego środowisko pracy czy tej usługi, którą mam robić, jego odbiorców, tym więcej będę mogła i lepiej później zrealizować swoje zadanie, więc zadawałabym dużo pytań, przygotowałabym się wcześniej i takie kluczowe spisała sobie, żeby na pewno je zadać. Na pewno dobrze by było powiedzieć kilka słów o sobie, ale znowu przez pryzmat tego, co dla tego klienta może być ważne. Czyli na przykład zajmuję się wystąpieniami publicznymi, w związku z tym, kliencie, wiem, że często bywasz na networkingach, gdzie się przedstawiasz. I teraz pomogę ci, żeby to twoje przedstawienie po pierwsze zapadało w pamięć osobom, którym się spotykasz, po drugie, żeby one po wysłuchaniu tego, czym się ty zajmujesz, chciały z tobą nawiązać dalszy kontakt. To może będzie twój klient, to może będzie twój partner biznesowy, to może po prostu będzie jakaś relacja do współpracy. Czyli mówię o tym, co ja robię, zajmuję się wystąpieniami publicznymi, ale przez pryzmat tego, jaką korzyść będzie miał klient dla siebie. A nie, że mam już 20-70 tysiąc klientów na koncie, tyle projektów oddanych, występowali tam siami jeszcze gdzieś indziej moi ludzie, klienci, z którymi współpracowałam, no a w ogóle to zdobyłam nagrodę złotego mówcy na konkursie gdzieś. No to gdzieś może wybrzmieć, to można przemycać, ale w momencie, gdy zaczynam współpracę czy relację z klientem, staram się mówić do niego przez pryzmat korzyści. Czyli zadawanie pytań, mówienie tego, co dla klienta byłoby istotne, a nie co ja o sobie myślę i co uważam za ważne. Wsłuchiwanie się też w to, co klient mi odpowiada, bo nie sztuką jest tylko, żeby klient mi odpowiedział na zadane przeze mnie pytanie, ale czasami jest tak, że w jego odpowiedzi kryje się coś więcej, bo jeśli ktoś się na czymś nie zna, no to też, albo nie jest to jego codzienną domeną, no to też nie o wszystkim pomyślał, nie wziął czasami czegoś pod uwagę, więc takie podrążenie, dopytanie, czy na przykład ten aspekt to może jeszcze też możemy poruszyć, albo to jest jeszcze ważne dla ciebie, kliencie, czyli też taka uważność. Czy do uważności można się przygotować przed spotkaniem? Można. Na tej zasadzie, że mentalnie można zorganizować sobie taką przestrzeń nawet w głowie w stylu spotykam się z tym klientem za pół godziny, jestem głodna, rozdrażniona, coś tam, no to zjem, chociaż wrzucę coś sobie na ruszt,
tak zwany, chwilę tam posłucham jakiejś muzyki, która mnie wyciszy, po to, żeby jak będę z tym klientem, to jestem 100% dla niego, spiszę sobie pytania, które chcę z nim porozmawiać, zastanowię się, czy coś szczególnie na przykład jest w tej branży, w tym kliencie, o co warto dopytać i zastanowię się, co mógłby chcieć, co mogłoby być dla niego wartością, co warto by było poruszyć. To chyba z takich najważniejszych rzeczy. Ciekawe. Muszę dopytać o to, jak na tym networkingu się przedstawiać, żeby zapaść w pamięć, skoro już wyciągnęłaś temat. Bo... Nie wiem, czy dopiero jedni chodzą po konferencjach, czy nie chodzą, ale już jakby chodzili, jakby gdzieś poszli i się przedstawiali, no to... No już powiedziałam, no zobacz, bo myślę, że pod tym względem oboje jesteśmy dobrym przykładem. Ja jestem jubilerem wystąpień publicznych, a ty piszesz pieniądze. No i te sformułowania tak krótkie, a jednocześnie już sprawiające, że część ludzi będzie chciało się dowiedzieć więcej. Zobaczy przestrzeń, która może się z tym wiązać. Plus właśnie znowu to, co padło przez chwilę temu, przygotowanie się i powiedzenie przez pryzmat korzyści. Jeśli ja wiem, że idę na networking, na którym będą kobiety, które są też przedsiębiorczyniami, dla których biznes jest ważny, no to nie będę im opowiadała na przykład o sytuacji, gdy ktoś występuje na konferencji. Ja im opowiem, przedstawię się przez pryzmat jubilera wystąpień publicznych w kontekście rozmów z inwestorami, w kontekście rozmów właśnie takich biznesowych, partnerskich, nawiązywania współprac, a nie przez pryzmat konferencji i co jeszcze takiego mogłoby być tak bardzo odległego, występów na uniwersytecie, w sensie wykładów na uniwersytecie. Więc dostosowywanie też, bo niektóre osoby uważają, że przedstawienie się za każdym razem powinno być takie same, a to, co ja podpowiadam, to przedstawienie się powinno być dostosowane do grupy, która będzie Cię słuchała i do kontekstu wydarzenia, w którym jesteś, przez pryzmat tego, co tą grupę i to związane z tym wydarzeniem te osoby interesuje. Plus właśnie jakiś, tak to nazwę, chwytliwe slogan, hasło. Ja zapamiętam kogoś, kto mnie zaciekawi, kto mnie rozśmieszy, albo kto wykaże we mnie takie poczucie, że coś z tego będzie, że jak ja się z tą osobą skontaktuję, to na przykład mój biznes pójdzie na wyższy level, to ja takie przedstawienie i taką osobę zapamiętam, albo mam jakąś potrzebę i ta osoba gdzieś mi powie o tej potrzebie, bo zna tą grupę docelową. Na przykład wiem, że osoby, które pracują w biznesie, chciałyby mieć więcej klientów, więc opowiem o tym, że dzięki pracy ze mną i temu, że na przykład ktoś przedstawi się lepiej, nawiąże relacje biznesowe albo będzie miał więcej klientów. Zostanę zapamiętana. Dobry myk. To teraz w drugą stronę, jakie błędy najczęściej ludzie popełniają w takich sytuacjach? Traktują informacje autopromocje w bardzo dosłowny sposób, czyli mówią o sobie. I to mówią o sobie albo... co im się na język przyniesie, bo nie przygotowali się do tego, nie przemyśleli tego wcześniej i coś teraz trzeba powiedzieć sobie kilka słów, więc zaczynam trajkotać o wszystkim, co dla mnie wydaje się ważne albo z czego jestem dumna, a co drugą stronę totalnie może nie interesować. Albo właśnie nie wiedzą, co mają powiedzieć. Jest taki mętlik w głowie i chwytanie się kilku tematów naraz, albo chcą powiedzieć o wszystkim. Na przykład na networkingach potrafi być limitowany czas, kiedy się przedstawiamy. No i teraz jak mamy minutę na przykład i ktoś chce mi opowiedzieć historię swojej, czy innym osobom biorącym udział w tym networkingu, historię swojego biznesu, który ma już 15 lat w minutę, a jeszcze do tego dorzuca kwestie związane z prywatnymi rzeczami, czy zainteresowaniami, z tym, co lubi, co nie lubi, dodaje, że się trochę denerwuje. No z tego to się robi taki mętlik, że ani się tego za bardzo nie chce słuchać, nie bardzo wiadomo, co wyłowić, więc też kwestia tego, że ludzie nie myślą albo nie zastanawiają się, z czym chcą zostawić drugą stronę, jak chcą zostać zapamiętani, czyli po prostu nie ma przygotowania. Brak przygotowania to jest pierwszy błąd, który rodzi ze sobą te, które wymieniłam chwilę temu, czyli zaczynamy mówić o wszystkim, albo zaczynamy trajkotać, albo nie wiemy, o czym chcemy powiedzieć, a po prostu nie trafiamy do, tak skracając to wszystko, nie trafiamy do odbiorcy z naszym komunikatem. Czasami sami nie wiemy, co byśmy chcieli,
z czym chcielibyśmy trafić. W związku z tym, tym bardziej jest nam trudno to zrobić w chwili bieżącej, gdy ileś par oczu się na nas patrzy. Jasne. W strukturze przypomina mi to taki copywriterski research, że zanim zacznę pisać tekst, no to muszę się dowiedzieć, co ja sprzedaję, komu to sprzedaję, kto to sprzedaje, dlaczego to sprzedaje, jaki problem to rozwiązuje, jaką potrzebę zaspokaja. I to pójście na spotkanie z klientem, pójście na networking bez przygotowania, to jest jak pisanie tekstu bez researchu. Ale mi ulżyło. Ulżyło mi, że ty o tym powiedziałeś, bo ja trochę zapomniałam. Na tej zasadzie, że bardzo chciałam pokazać osobom, które nas słuchają, teraz łamię trzecią ścianę, tak, mówię właśnie do was. Chciałam wam pokazać, jak pewne praktyki, które macie, które stosujecie na co dzień, są bliskie po prostu wystąpieniom czy rozmowom z klientom. I że te rzeczy, które wy już robicie, robicie je pisemnie, albo pracę, którą wykonujecie w kontekście własnego copy, możecie nawet czasami jeden do jednego zastosować w kontaktach czy rozmowach z klientami. I to, co powiedziałeś, Danielu, research. Research, zastanawianie się, planowanie, myślenie o tym, jak dotrzeć do odbiorcy, do słuchacza, co najbardziej do niego trafi, wyszukiwanie argumentów, to jest to, co domyślam się, robią copywriterzy i co dobrze jest zrobić, jeśli chcemy na przykład zaprezentować się na networkingu albo planujemy jakiekolwiek inne wystąpienie. Okej, to mamy wyjaśnione. Jeszcze jedną rzecz dodam, bo to pamiętam, jak jeden nasz wspólny znajomy opowiadał o tym, że on napisze, w ogóle taka wskazówka, tutaj mówimy o Robercie Szewczyku, że napiszemy tekst, odkładamy go na jakiś tam czas, później wracamy i cietniemy. To słowo niepotrzebne, tamto niepotrzebne, to sformułowanie, to nie, krócej, lepiej. I znowu to, jeśli chodzi teraz o właśnie te takie nieformalne może wystąpienia publiczne, czyli rozmowy z klientem, z inwestorem, przedstawianie się, ona, ta zasada też jest tutaj spójna, czyli nie zalewamy odbiorcy słowotokiem. Staramy się mówić krócej, zwięźlej, klarowniej. Dobieramy słowa. Myślę, że przynajmniej mam taką nadzieję, tych copywriterów, których znam, tak odbieram, że kwestia doboru słów jest istotna. Pewne sformułowania lepiej działają, inne gorzej, więc też taka samoświadomość, używanie tego, co byśmy normalnie napisali i tego podejścia do tego, jakbyśmy powiedzieli. To jest też coś, co myślę, że można bardzo dobrze pokazać jako znak równości, czy to w mówieniu, czy w pisaniu. Był taki cytat prezydenta Woodrowa Wilsona, ja go sobie odgrzebałem, to tak na marginesie tego, chyba wiesz, co zaraz powiem, nie? Ale czekam, dajesz. On powiedział coś takiego, że jeśli mam mówić przez 10 minut, to potrzebuję tygodnia na przygotowanie. Jak mam mówić 15 minut, to 3 dni przygotowań. 30 minut mowy to 2 dni pracy, a jeśli mam mówić godzinę, to jestem gotowy już zaraz. Czyli kompletnie w drugą stronę. Wydawałoby się takie nielogiczne, a jednak jest w tym naprawdę bardzo dużo sensu. Im mamy mniej czasu, tym bardziej skondensowani i precyzyjni powinniśmy być. W związku z tym, tym więcej potrzebujemy przygotować się wcześniej. Jasne. Przygotowania. I mam jeszcze jedno takie ważne pytanie a propos tego przygotowania. Bo rozmawiałem tutaj z Ewą Scheimer, certyfikowaną trenerką, negocjatorką. Znam, byłam na szkoleniu. No, proszę bardzo, czyli umiesz negocjować, tak? Czy umiem? Sama jeszcze nie wiem, bo nie mam do tego może bezpośrednio zbyt częstej okazji, ale poszłam na to szkolenie ze względu na moich klientów, którym zdarza się, że pomagam w rozmowach z inwestorami, z przygotowaniem się może do takich rozmów, albo z przedstawieniem jakiegoś pomysłu, na które chcą zdobyć środki. Więc wiedziałam, że chciałabym lepiej tą kompetencję negocjacji poznać i to był mój motor napędowy do wzięcia udziału w szkoleniu, które prowadzi właśnie Ewa razem z Emilią Dubielą w duecie Szkolenie dla Kobiet, Negocjuj Kobieto się nazywa, z którego jestem bardzo zadowolona, bo uważam, że dzięki niemu teraz lepiej będę podpowiadała moim klientom. To jest fajne, to znowu przypomina mi, jakbym miał napisać copy o tym, jak się jeździ recenzja Lamborghini i że dobrze byłoby się przejechać tym Lamborghini. Nie musi mieć, ale chociaż się przejechać. To jest kompletnie inaczej, wiesz co, inaczej, zupełnie inaczej się pisze taką recenzję
niż jakbym miał, nie wiem, oglądać Lambo na YouTubie albo, albo nawet na parkingu, nie? Jeśli ty tego doświadczyłeś, jeśli posiedziałeś w tym fotelu kierowcy, ten komfort, niekomfort, ale w każdym razie poczułeś to otoczenie, zapach na przykład, który ma ten samochód, dotknąłeś gałki biegów, kierownicy, to ty to możesz całkiem inaczej opisać, niż zobaczysz to na nagraniu, a w ogóle tego nie poczułeś. No, dokładnie. Ale chcę poruszyć inny aspekt, bo Ewa powiedziała coś takiego, że jak negocjujesz, ja tak zasłyszałem, chciałem ją o to podpytać, że ta strona negocjacji, której mniej zależy, ma przewagę. Ale Ewa powiedziała, że tak, ale nie rzeczywiście ta strona, która mniej zależy, tylko ta strona, która wygląda, że jej mniej zależy. I że być może są jakieś triki, które sprawiłyby, że my będziemy wyglądać na bardziej pewnych siebie, albo że to nam mniej zależy, żeby klient, wiesz, bo ona coś powiedziała takiego, że czasem ten klient, tak, ja powiem 1500 zł za landing, a klient tylko brew zmarszczy. Ja mówię, dobra, 1200, to ja już nawet, wiesz, a potem się odezwie, dobra, to już zejdę do 1000, nie? I co, czy znasz takie myki, jak już się spotykam z klientem, żeby nie wyglądać na desperata? Używanie myków nie do końca jest, znowu użyję słowa, wspólne ze mną. Jeśli to jest tylko sztuka dla sztuki, albo uważam, że jeśli zachowam się tak albo inaczej, to tym wygram, zmanipuluję, to jest nie do końca to, w co ja idę. I jak współpracuję z klientami, to na przykład w tym aspekcie, o którym ty przed chwilą powiedziałeś, uważam, że tam jest brak pewności siebie. Albo desperacja wynikająca z tego, że bardzo potrzebuję tych pieniędzy i bardzo potrzebuję tego dealu, czy tego zawiązania tej współpracy z klientem. Więc ja bym bardziej się zastanowiła nad tym, dlaczego ja się tak zachowuję. Czy ja się boję zaproponować tą cenę jakąś tam, bo uważam, że moja praca nie jest tego warta, lub z jakichś innych, bo czasami to nie jest to, tam tych rzeczy, które w nas siedzą w środku, a które dają wyraz właśnie w takim działaniu, może być więcej, czy to wynika z tego, że ja tam bardzo potrzebuję teraz pieniędzy, że no nie chcę stracić tego klienta, jestem w stanie po prostu mu pójść po kosztach, ale dzięki temu mam rachunek zapłacony. No i przez pryzmat tego trochę takiej właśnie autorefleksji. To jak się już się zastanowię, dlaczego ja się tak zachowuję, to jest o wiele większa szansa, że znajdę remedium na to, żeby się tak nie zachowywać. I to nie musi być żaden myk. To może być po prostu świadomość, dlaczego ja tak robię. Świadomość i remedium. Podoba mi się słowo remedium. Ludzie by chcieli znać te takie myki, że przykładowo jak rozmawiasz z klientem, to rozmawiaj na stojąco, bo wtedy przepona, bo jest człowiek mniej zgarbiony, bo coś tam, i mów z przepony, to masz wtedy głębszy głos i uśmiechaj się, to wtedy ten głos jest jeszcze ładniejszy, taki bardziej radiowy i dzięki temu będziesz brzmieć na bardziej pewno, ale to co powiedziałeś, że okej, dobra, można to zrobić, ale to zakrawa o manipulację, że lepiej się zastanowić nad tym, z czego to wynika i nad tym popracować. To jest fajne. A też, żeby nie było, te wszystkie takie rzeczy, które nas wspierają, w momencie, gdy ja wiem na przykład, że no, trochę się obawiam z jakichś tam względów, nie jest to dla mnie ta kwestia, że potrzebuję mieć tych pieniędzy i tam zajdę naprawdę na nie wiadomo jaką kwotę, żeby klient ze mną podpisał umowę na przykład, tylko tutaj jest gdzieś jakiś moment niepewności, który wynika z tego i z tego, ale ja nie bardzo wiem, co mogę zrobić, żeby teraz przeskoczyć ten etap, no to są rzeczy, które są wspierające, chociażby właśnie to, co powiedziałeś, uśmiechać się jak mówię, żeby głos brzmiał podobnie, bardziej pogodnie, stanąć, jest przecież dość znana postawa mocy, czyli tak stoimy na wystawionych nogach, łapiemy się tutaj pod boki, tak sobie stoimy chwilę z taką wypiętą piersią i wtedy też i trochę inaczej odbieramy świat. Możemy to zrobić, ale jeśli to jest tylko na tej zasadzie, że ja traktuję, że jeśli ja wykonam ten ruch, to będę odbierana jako pewniejsza siebie, ale zagrzebuję to, co jest pod tym dywanem, te śmieci tam tylko wrzucam, a nie się z nimi rozprawiam, no to wydaje mi się, że po pierwsze nie robimy sobie dobrze w dłuższej perspektywie, a po drugie wcale nie dostaniemy może tej pewności siebie od tej postawy, bo i tak będzie się nam właśnie w głowie kotłowało, z czego to wynika. No i nie do końca może będziemy odbierani, znowu wracamy do tej spójności i autentyczności. Więc jeśli ja wiem, z czego to wynika,
mogę zastosować pewne techniki czy myki, żeby sobie pomóc z tym poradzić, a nie stosuję techniki i myki po to, żeby wywrzeć na kliencie jakieś wrażenie, czy manipulacyjnie skłonić go do czegoś, co nie do końca czuję. Dużo tego takiego wejrzenia w siebie, dużo tego tej świadomości, tej pracy z głową. Ja pamiętam, jak mieliśmy twoją urodzinową konsultację, to z półtorej godziny 2/3 było o głowie. To nie było o tym, że słuchaj Daniel, wiesz co, jak już zaczynasz nagrywać, to zrób sobie najpierw rozgrzewkę, zrób sobie konia, zrób sobie samochód, zrób sobie te A, I, O, U i resztę tego, nie, tylko było, ale po co ty to nagrywasz? Jaki masz cel tego, że ty to nagrywasz? I chciałem tutaj podpytać, czy w takim razie większość wystąpienia publicznego jest w głowie? Odpowiem za siebie, bo wydaje mi się, że to też jest pewien wyróżnik pracy ze mną, ponieważ właśnie ja zwracam uwagę na to, co się dzieje w głowie. Uważam, że w głowie się wszystko zaczyna, jakkolwiek trywialnie, czy nie wiem, nawet śmiesznie to brzmi, bo to jest oczywiste. Natomiast kwestie tego typu, jak ustawić strukturę prezentacji, czy zastosować cytat, czy motto, czy coś powiedzieć szybciej, wolniej, stanąć, nie stanąć, to są kwestie drugorzędne. Na tej zasadzie, że możemy się tego nauczyć i to niekoniecznie musi być pod wodzą na przykład trenera, tryliard takich podpowiedzi znajdziemy w internecie. Natomiast to znowu będzie tylko ten wierzchołek góry lodowej. A to, co głębiej w nas siedzi, ta nasza motywacja, znajomość siebie, w ogóle tego, że dlaczego my to mówimy i z czym chcemy wyjść do tych naszych odbiorców. To jest moim zdaniem siła nośna wystąpień tych mniej i tych bardziej publicznych. To jest też moment ekspresji siebie, pokazania tego, jacy jesteśmy, świadomości tego, jacy jesteśmy, żeby móc to pokazać. Trafić do odbiorców przez to, że mówimy to, co naprawdę myślimy albo czujemy. I czasami jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy z pewnych kwestii i trener nam je wskaże. Czasami jest tak, że uciekamy od nich, próbujemy to przykryć, a praca z trenerem sprawia, że no chcąc, nie chcąc, przy tej drugiej osobie się na tym skupiamy. Co sprawia, że nabywając tą świadomość albo wiedzę, możemy ją wykorzystać po pierwsze w różnych aspektach, nie tylko samych wystąpień publicznych, a jeśli już chodzi o wystąpienia, to możemy je wykorzystać przy różnych wystąpieniach, a nie tylko ucząc się struktury do tego jedynego, które mam za miesiąc. Fajne podsumowanie. Skąd ty to wszystko wiesz? Gdzie ty się tego wszystkiego nauczyłaś? I dlaczego się tego uczyłaś? Dlaczego zaczęłaś uczyć się, żeby uczyć innych wystąpień publicznych? Tutaj odpowiedź będzie troszeczkę dłuższa i poruszę więcej aspektów. Bo zdobywanie wiedzy, które u mnie, czy skąd ja to wszystko wiem, to jest wypadkowa tego, co robiłam do tej pory w życiu, o jakich pracach byłam, czego się tam nauczyłam. To jest też moja ciekawość osobowości innych ludzi, ciekawość w ogóle ludzi. Ja naprawdę lubię słuchać tego, co siedzi w drugiej osobie. Lubię się zastanawiać nad relacjami, które między nami panują. Lubię odkrywać pewne zależności i motywatory, które nami kierują. Więc ta moja ciekawość, doświadczenie, które właśnie w tych różnych pracach zdobyłam, ja to ze sobą łączę, pracując z ludźmi. Do tego doszła moja ścieżka zawodowa, gdzie wystąpienia publiczne na początku były tak jako skutek uboczny. Pracując w dziale szkoleń i rozwoju w dość dużej firmie z branży IT, mieliśmy pomysł, że warto skorzystać z wiedzy, którą mają nasi pracownicy i zachęcić ich do tego, żeby tą wiedzą dzielili się między sobą. To był projekt, który urodził się częściowo też w mojej głowie i którego bardzo się cieszę, zostałam gospodynią, tak to mogę nazwać. I chcąc tym moim współpracownikom pomóc w dzieleniu się wiedzą pomiędzy sobą, zaczęłam się zastanawiać, jak ułożyć proces. Więc stwierdziłam, że pierwsza rzecz, którą będzie im pomagała, to będzie, jeśli będziemy się spotykali wcześniej. Jeśli wcześniej przegadamy, co oni chcą powiedzieć, jeśli ja usłyszę, co oni chcą powiedzieć i dam im od razu feedback na gorąco.
Później stwierdziłam, że dobrze też będzie po wydarzeniu się spotkać, żeby przeanalizować to, co było, sprawdzić, co zadziałało, a co można było zrobić inaczej. I tak się zaczęło moje właśnie tamten, to moje bycie wśród wystąpień publicznych od kuchni. Ja byłam osobą, która słucha po to, żeby inni mogli mówić. I jestem osobą, która słucha po to, żeby im podpowiedzieć, żeby to, co oni będą mówili innym, było z jednej strony komfortowe dla tej osoby, która mówi, a z drugiej strony, żeby osoba, która, czy osoby, które słuchają, żeby miały z tego jak najwięcej wartości. Czyli wyszło mi to tak właśnie trochę jako skutek uboczny, ale praktyka. Praktyka, 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 która trwa już ponad 4 lata, 4,5. I zazębiło się to na początku w mojej głowie nieświadomie totalnie z moją potrzebą, chęcią robienia czegoś na własnych zasadach, gdzie ja będę sobie sama sterem, żeglarzem i okrętem. Praca w dużej firmie, korpo, niestety nie daje mi aż takich możliwości, żebym tym sterem, żeglarzem i okrętem była sobie w każdej sytuacji, w jakiej chciałabym być. Bardzo później ściągnęło mnie do tej perspektywy, ale cały czas nie widziałam, co ja mogłabym robić, z czym ja mogłabym wyjść do tego świata i do ludzi, z jaką ofertą, produktem czy czymkolwiek innym. No i tutaj bardzo pomógł mi coaching, który odbyłam w tamtym roku, gdzie prowadząca mnie Iwona Pawłowska wręcz musiałam jej podsuwać pod nos informację o tym, że Marzena, ty jesteś osobą, która nie ma problemów z mówieniem i osobą, która pomaga już w tym momencie innym w tym, żeby oni mówili lepiej, wykorzystaj to. I wtedy we mnie się takie trybiki zazębiły i stwierdziłam, że no faktycznie, ja mam coś, z czym mogę wyjść do ludzi. Ja mam wiedzę, którą mogę wykorzystać z praktyki w tej mojej firmie, ale również mam wiedzę z poprzednich firm, bo jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o zachowania ludzi, o to, co ludzie mogą chcieć słuchać, jakie postawy są przyciągające, jakie odpychające. Do tego wszystkiego, oprócz coachingu, dołożyłam szereg szkoleń, ale nie z wystąpień publicznych, tylko właśnie z negocjacji wspomnianych już wcześniej. U Iwony Pawłowskiej byłam na Akademii Wzrostu, gdzie uczyłam się po prostu, jak się robi biznes, na co się zwraca uwagę, po to, żeby swój biznes lepiej prowadzić, ale też, żeby wiedzieć, z czym inni biznesmeni i przedsiębiorcy mają kłopot, żebym dzięki temu mogła, na przykład, gdy będą potrzebowali wystąpić na ten networkingu, lepiej im podpowiedzieć. Do tego dołożyłam w podobnym kształcie DNA biznesu, tutaj z kolei u Ani Urbańskiej, mastermindy, na których byłam, Monika Skrocka, więc informacje z innych branż czy umiejętności łączę z tym, co uważam jest ważne przy wystąpieniach publicznych. A jeszcze potrzebuję tutaj wspomnieć moją mentorkę, bo też w tym kierunku poszłam, moją mentorkę z wystąpień publicznych, gdzie stwierdziłam, dobra Marzena, masz dużo praktyki, no ale jeśli chodzi o teorię, to tak tam no, coś trochę ci brakuje. Dobrze by było, żeby ktoś cię poprowadził i wyrównał, uspójnił tą wiedzę, którą ty masz, tą wynikającą z praktyki, z tym, co na przykład mówi się o wystąpieniach, co warto wiedzieć. No i tutaj Hania Wiczanowska, moja mentorka od wystąpień publicznych. Miks tego wszystkiego, mojej drogi zawodowej, tego zadania, które dostałam w firmie, mojej ciekawości ludzi i łączenia tego z naturalnym zainteresowaniem, relacjami, to wszystko sprawiło, że no jestem jubilerem wystąpień publicznych. Ja się tego uczę, bo też nie chciałam, żeby tutaj wybrzmiało, że ja już jestem skończonym produktem. Z całą świadomością tego, co, jak to we mnie działa, funkcjonuje i na tym się opieram. Ja też siebie buduję i tworzę, ja też siebie poznaję, czerpię z tego, ja też się zmieniam. I na przykład na moich socialach wrzucam na przykład filmiki z tego, jak coś robiłam pół roku wcześniej, a jak robię to na przykład teraz, po to, żeby pokazać pewne zmiany i pewien progres. Więc kwestia tego, że nie jesteśmy produktem skończonym, kwestia też tego, że no jesteśmy tą unikatową jednostką ze swoimi doświadczeniami, która jednocześnie bazując na tych unikatowych doświadczeniach jest w dużej mierze spójna z innymi ludźmi, powtarza pewne schematy, ale na swój sposób, a z drugiej strony możemy od siebie też coś dać, możemy siebie wyrazić, możemy wykreować coś nowego. To jest moim zdaniem bardzo taka pozytywna myśl,
taka, że ja zawsze mogę coś, czego beze mnie by nie powstało. Mogę pomóc komuś, kto tego potrzebuje w taki sposób mój marzenkowy, a jednocześnie sama się rozwijam, jestem powiedzmy z każdym dniem jakaś inna przez kontakt z ludźmi. To naprawdę daje tyle możliwości, szans i okazji, że tylko się cieszyć. Cieszymy się, będziemy się z tego cieszyć, dużo powodów do radości i ja się cieszę z tego faktu, że tu do nas przyszłaś i że nam o tym poopowiadałaś. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba dzięki temu spotka się z klientem na wideo i tego klienta, że tak brzydko powiem, ułowi, ale ułowi w taki sposób, żeby ten klient był zadowolony, nie że trafi na stół jak ryba, tylko żeby to była... Zgadzam się z Tobą, że chociaż jeśli jedna osoba, która nas słucha, spróbuje albo pomyśli o tym, że spróbuje, żeby porozmawiać z klientem, to już będzie duża wartość. A jednocześnie to, co bym chciała, i znowu tutaj łamię tą trzecią ścianę, chciałabym, żebyście wzięli pod uwagę, drodzy słuchający, to, że od razu nie będziecie w czymś mistrzem. I tak jak Wasze pierwsze teksty, podejrzewam, nie były bliskie ideału, tak Wasze pierwsze rozmowy z klientami, czy to przez telefon, czy na wideo, jeśli wcześniej tego nie robiliście, też takie nie będą. Będziecie popełniać błędy, będziecie czasami z siebie niezadowoleni, będziecie myśleli, że mogliście powiedzieć coś inaczej albo zachować się inaczej. Natomiast po pierwsze, dzięki temu, że jeśli będziecie to robić, to będziecie zdobywać wiedzę, której nie mielibyście, gdybyście tego nie zrobili, to już będzie pierwszy ważny i duży plus, to kwestia tego, że będziecie mogli wyciągać wnioski, i będziecie mogli kolejne rozmowy poprawiać, robić lepsze. Po trzecie, nabierzecie pewnej wprawy. Będzie to dla Was coraz bardziej naturalne i oczywiste i coraz lepiej będziecie się z tym czuli. A wszystko po to, żebyście zadanie, które macie i Wasza współpraca z klientem, żeby była skuteczna i efektywna, żeby klient był zadowolony, żebyście nawiązali z nim relacje i żeby dzięki temu zadowoleniu i relacjom chciał do Was wracać, jeśli tylko będzie miał kolejną potrzebę na stworzenie jakiegoś tekstu. Dobre podsumowanie. Bardzo dobre podsumowanie. Marzena, gdzie Cię można znaleźć w internecie? Gorąco zachęcam do poszukania mnie na LinkedInie, bo tam dzielę się dość regularnie różnego rodzaju podpowiedziami albo moimi doświadczeniami, albo osób, z którymi współpracuję, więc myślę, że sporo też wiedzy można na siebie wziąć pod moim imieniem, nazwiskami, które widzicie na ekranie, a jednocześnie bardzo serdecznie i gorąco zapraszam Was do odwiedzenia mojej strony internetowej, o której dzisiaj wspomniałam i która w momencie opublikowania tego odcinka będzie już dostępna. Pewnie Was nie zaskoczę. Jubiler wystąpień bezpolskichznaków.pl to jest nazwa mojej strony. Zapraszam, zachęcam, żebyście tam zajrzeli. A dla osób, które niekoniecznie LinkedIn, niekoniecznie strona, no to jeszcze zostaje Facebook pod imieniem i pod nazwiskami. Też mnie tam znajdziecie. Super, super. Dzięki za dzisiaj, dzięki za tipy, dzięki za myki. Dzięki Ci również za to, czego się nie spodziewałaś, jak ten podcast, jak ten kanał teraz wygląda, bo miałaś spory wpływ na to, jak słucham, jak mówię, jak rozmawiam. Także dziękuję także prywatnie. Ale mi się ciepło na serduchu zrobiło. Po pierwsze, bo przyjemność dla mnie jest, że mogę też pokazać się Twoim odbiorcom, ale jeszcze większą przyjemność jest na to, że już jest przynajmniej jedna osoba, dzięki której czuję, że praca, którą wykonuję, ma sens, która widzi pozytywne rezultaty po kontakcie i współpracy ze mną, więc niesie mnie to i dziękuję Ci również. Super, niech Cię niesie. Jeszcze raz dzięki i do następnego. Dobrego dnia. Siema. Trzymajcie się. Cześć.